Cześć, cześć i jeszcze raz wesołych świąt. Jak się powiedziało, a to trzeba powiedzieć, a nie, nic nie trzeba mówić. To jakieś zabobony, tak samo jak kto pod kim dołki kopie. Bez nadzieja. Ale wracając do tematu głównego. Mówiłem o zakupie Fogera, czyli ultradźwiękowego napierdzielacza mgły na powierzchnię wody. Że kupię i zainstaluję. I kupiłem i zainstalowałem. Foger przybył do mnie w pięknie zdobionym pudełku. Tak, zwykłe kartonowe pudełko bez nadruków i z dziurą zrobioną jakimś ostrym narzędziem. O, doktor Stasek, dawno pana nie było u mnie, co pan porabiał? Na poczcie pracowałem. I co pan tam robił? Dziurawiłem pudełka ostrym narzędziem. W jakim celu? Bo jakby był w środku chomik, to mógłby się udusić. Tlenu mu dostarczałem. I uratował pan chociaż jednego zapakowanego chomika? Nie, nie dane mi było. Wywalili mnie, jak dostarczyłem tlenu wazonowi z kryształu, który zamówił mój naczelnik poczty. Się potłukł naczelnik? Nie, on tylko poczerwieniał. Okej, okay, okej, okay, rozumiem, choć nie do końca, ale ja tu dziś opowiadam o Fogerze. Wie pan coś na ten temat? Foger? Mieczysław? Mam całą dyskografię na winylach. A znasz pan ten hit, ta Ostatnia Niedziela? To właśnie Mietka Fogera. Ksiądz to kiedyś nucił na ambonie. Jak na następny dzień miał jechać do Mozambiku? W nagrodę, czy, czy jakoś tak? Myli pan pojęcia. Mieczysława Foga z Fogerem, czyli urządzeniem do produkcji mgły. Że tak kulturalnie zapytam, na uj panu tam mgła. No, wyjątkowo to było kulturalnie. Te filmy oglądają dzieci, nawet nienarodzone. Jaki pan im daje przykład? Fakt. Zagalopowałem się jak łysek z pokładu Idy. To na penis panu ta mgła. Niby pan wybrnął, ale nie do końca. Foger produkuje mgłę, która zamgławia niezamgławione. A prościej? No mgłę robi, no, no nigdy pan mgły nie widział. Wi widziałem, jak mi naczelnik tą paczką z kryształem przez łeb pizgnął. No i właśnie taką samą, choć mniej bolesną mgłę daje Foger. Wykorzystując ultradźwięki, powoduje rozbicie wody na tak małe kropelki, że ta unosi się w powietrzu jako mgła. Pan mi pokaże to ustrojstwo. Proszę, tylko niech pan uważa, bo rąk to pan nie ma stworzonych do nowoczesnych technologii. A do czego? No nie wiem, do kowalstwa, rolnictwa. W ostateczności może pan zostać szefem partii. Małe to to ma dziurkę i cypideusza i kabel. No, powiedziałbym, że dupy nie urywa. Pan jest tych, co jak nie mają samochodu większego od sąsiada, to płaczą po nocach. A propos, czym pan jeździ? Jelczem. No i się wyjaśniło skąd ten zrujnowany trawnik po pana wizytach u mnie. Driftuje amatorsko. <grych> Wróćmy do tematu. Foger posiada zasilanie 24 V. Należy go powiesić w akwarium, tuż pod powierzchnią wody. Na kablu jest regulowana blokada, która utrzymuje fogera na szybie. Nie polecam jej. Założyłem po prostu przysawkę w zbiorniku i tak go zamontowałem. Gumowa blokada na kablu jest w tym wypadku dodatkowym zabezpieczeniem, gdyby przysawka dała sobie spokój i się odkleiła. To, że foger wpadnie głębiej, nie ma żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa, ale głęboko nie będzie dawał mgły. Należy po prostu metodą prób i błędów ustawić go na takiej wysokości, żeby ilość mgły była jak największa. No u pana to bucha, jak żar z rozgrzanego brzucha. Czytałem to wiem. I na tej lekturze się pan zatrzymał. Ale mniejsza o to: mgła z fogera unosi się na mniej więcej 5-6 cm i bardzo ładnie rozchodzi się po powierzchni akwarium, gdzie szkło. Ogranicza jej wychodzenie na zewnątrz. Ale oczywiście można spróbować tak go powiesić, żeby mgła przekraczała brzegi akwarium i majestatycznie spływała po szybach zbiornika. No ładnie pan to mówi, aż mi łezka pociekła. To nie łezka, tylko pan się poci nadmiernie. No może i nie łezka, ale i tak lepiej, że z góry niż z dołu. Ale ja się pytam, na co to panu ten Mieczysław? Foger w 99% stanowi tylko ozdobę. Daje efekt i nic więcej. Ten 1% to jego działanie jako nawilżacz powietrza. Czy da radę cokolwiek nawilżyć? Nie wiem, bo mam go jeszcze za krótko. Mam nadzieję, że zmieni trochę suche, łódzkie, blokowe powietrze. Ale to tylko nadzieja. Generalnie mgła to fajny dodatek wizualny i nic więcej. A to cudo nie wyparuje całej wody? O, i tu pan poruszył ważną kwestię. Do niczego nie dotykałem i nie poruszałem. Kwestię pan poruszył, bez użycia tych pana odnóży, no. Otóż mgła bierze się z wody, więc wody powoli będzie ubywać z akwarium oprócz normalnego parowania. Dlatego też używając fogera należy sprawdzić jego położenie i ilość wody i po prostu co jakiś czas dolewać. Co jakieś 15 minut? Nie, panie Stasku. Znacznie, znacznie rzadziej. Co kilka dni. A jak się nie będzie dolewać? To użytkownik pierwszy raz zobaczy mgłę robioną ze żwiru w podłożu. Co może być bolesne? Nawet bardzo. Dużo pan dało za to ustrojstwo? Jakieś dwa tysiące drachm. Przeliczyć to panu na muszelki? Po jakim kursie? Po kursie stąd do pana, do domu. Czyli? Czyli do widzenia. Dobra, no. Idę Jelcza odpalić. A nie popchnąłby mnie pan? Nie, jestem hetero.